Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy oczywiście w Harry'ego Pottera. Jest to oczywiście już ostatni odcinek oczywiście z tej gry. Wszystko przeszedłem bardzo pięknie, wszystko jest na praktycznie na 100% oprócz tych kart kolekcjonerskich. Prawie mamy, no nie mamy połowy jeszcze. No prawie połowa, ale prawie. Mamy. Czekajcie, jak my tu mamy w ogóle poustawiane? A właśnie, czekajcie, jeszcze sobie sprawdzimy. Aha, 609. No dobra. Tu mamy, brakuje nam jeszcze tutaj trzech. Tu mamy wszystkie, tu mamy wszystkie, tu mamy wszystkie. Tu prawie też, tu prawie też. Spróbujemy jeszcze. Fortuna Major. O właśnie, jesteśmy jeszcze na tym piętrze. Depulso. Nie da się, dobra, spróbujemy jeszcze kupić karty, wiecie? Chociaż tyle, ile Nawet nie potrzebnym. wiedziałem, że to mamy. Rzadki okaz, Harry. Bardzo rzadki. Ile ty chcesz za to? Świetnie, umowa stoi. Okej. Dobra, a, bo to za co to jest? Za dynię. Dyni mam też bardzo dużo, co Nie nie skompletujesz przecież. swojej kolekcji bez tej karty, Harry. Okej, Brzmi nieźle, 150, kupuję. 150 trochę dużo. O, to jest klasyczna karta kolekcjonerska. Dobra, i 100, dobra, Umowa stoi. kupujemy. Czekajcie, tu jeszcze mamy jakoś? Bo tu chyba nie ma tyle, ile potrzeb... O, tu jeszcze Właśnie to zobaczymy. dostaliśmy. Ładne, nie? No pewnie, że ładna. Dobra, Umowa stoi. kupimy dwie... 159 mamy. Uwolniliśmy od tej karty Draco Malfoya. Dobra, i tu chcecie... Aha, W porządku. dynie, okej. Nawet nie wiedziałem, że to mamy. Rzadki okaz, Harry. Bardzo rzadki. Nie zgadnę, te potrzebują. W porządku. Serio? 125 chcieli? Co tak mało? O, tu jeszcze coś mamy. O nie, to jest wyjątkowa, super specjalna karta kolekcjonerska. Damy ci ją za darmo, jeśli znajdziesz pozostałe karty z zestawu. Okej, ale tu nie ma już nic takiego. Tu już wszystkie karty zebrałem. Ile w ogóle mamy już? 30... Razem ile mamy? Czekajcie, bo nie jestem pewny w tej chwili. 38 mamy, bardzo dobrze. I co my tu kurde w ogóle zebraliśmy? Bo ja już sam nie wiem, tutaj nie ma żadnej różnicy. Tu chyba mi się wydaje potwory to były. Czy nie? Nie chyba. Bachanka, Popek, nie śmiej. Co? Popek. Usłyszałem. Występuje. Usłyszałem popek. Dobra, okej, mamy tyle i tyle kart. Praktycznie połowa, ale nie wiem. Gdzie jest jeszcze reszta tych kart, kurczę? Fortuna Major. Dobra, idziemy oczywiście od razu Gwiazdeczka. na pierwsze piętro, tutaj. Haddock. I tak myślę, że już pójdziemy do... czekajcie, chyba źle poszedłem. A nie, dobrze, okej, jesteśmy na miejscu, praktycznie na dole chyba już, co nie? Czy nie jesteśmy na dole? Czekajcie chwilę. Jesteśmy, dobra. Dobra, idziemy już do tego Dumbledora i zobaczymy co się stanie. Bo troszeczkę kart kupiłem. Bardzo pięknie, co nie jestem jestem zadowolony. Jestem zadowolony. Zostało nam jeszcze 260. Powiem wam tych dyniek. Dyniowych paszocików, co nie bardzo dużo jeszcze zostało. Praktycznie, powiem wam, mamy prawie połowę, ale nie wiem. To dobrze. Chcecie jeszcze raz rzucić okiem na listę osiągnięć? Proszę bardzo. No dobra, ale... O co chodzi? Wszystkim wam należą się No, gratulacje. elegancko, dobra. Zaliczyliście trzeci rok. Dobra robota. Po prostu wyśmienicie. Powinniście być z siebie naprawdę dumni. Wykazaliście się wielką odwagą, pomagając Syriuszowi i Hardodziobowi. I zachowujcie się przyzwoicie podczas letnich wakacji. Właśnie. Dobra, okej, zakończyliśmy. Pięknie, wszystko na 100% praktycznie. Jeszcze tylko te karty, a... Gdy ekspres Hogwart przywiózł Harry'ego i przyjaciół na stację King's Cross, Harry przypomniał sobie coś, co powiedział profesor Dumbledore. Wierzysz, że ci, których kochamy, naprawdę nas opuszczają?
Nie sądzisz, że najsilniej odczuwamy ich bliskość, gdy coś nam grozi? Twój ojciec żyje w tobie, Harry, i pojawia się, gdy go najbardziej potrzebujesz. Tych wszystkich kart nie znalazłem, co nie? Ale cóż, ukończyłem kolejną część. Troszeczkę będzie to krótki odcinek, ale troszeczkę pogadamy na temat tego, na temat tej gry. Oczywiście tej części trzeciej, Harry Potter i więzień z Kabanu. Na początek powiem wam tak. Była to praktycznie według mnie najłatwiejsza część. Serio, według mnie najłatwiejsza, ponieważ nie było tak dużo tych zagadek tutaj. W ogóle praktycznie nie było, tak mi się teraz nie jestem pewny, ale chyba w ogóle nie było tych zagadek. Ale za to były te egzaminy. Trzeba było je na 100% właśnie zaliczyć, niestety. W ogóle wszystko, co nie trzeba było. Znaleźć wszystkie karty. Przyznam się, że troszeczkę pomógł mi w tym... pomogło mi w tym inne materiały różnych ludzi. Oczywiście z tej gry taki jakby poradnik. Bo powiem wam, 5 razy praktycznie tam, gdzie był ten Harry Potter, co było Glacius. Powiem wam tak, nie miałem zielonego pojęcia, że można było wejść po tych schodach na dół, co nie? Skąd miałem wiedzieć, że tam są jakieś schody, jak ja tam w ogóle nie, nawet nie patrzyłem. Ale jakoś znalazłem później. Co mi się jeszcze tu spodobało bardzo. Pierwszy lot na hardodziobie, to było łatwe ten poziom, ale później troszeczkę powiem wam, przyznam się, troszkę wkurzałem się, serio. Co mi się jeszcze tu podobało bardzo. Oczywiście hardodziobek, co nie, fajny był. A, jeszcze ten mi się spodobał, Sirius Black, właśnie, ojciec chrzestny Harry'ego Pottera właśnie. Kto jeszcze mi się tu spodobał? Wiecie, że nie wiem. A to chyba już nie mogę zobaczyć tych... jak to się mówi... tych osiągnięć. Ale co zrobimy? Powiem wam tak, że po prostu mi się ta rzecz podobała, bardzo mi się podobała. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych, bo aktualnie do tej trzeciej części to mi się spodobała druga, właśnie Komnata Tajemnic i oczywiście Więzień z Kabanu. Zobaczymy, jak będzie z Czaro Ognia, czy tam z tymi kolejnymi, co nie, Zakon Feniksa i Książę Półkrwi oraz Insygnia Śmierci, bym zapomniał. Jestem ciekaw, jak to będzie wszystko wyglądać. Zobaczymy, zobaczymy. I cóż, pierwsza część, powiem wam, też mi się podobała, ale tak średnio, 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 serio. Tak średniawo. Ale cóż. Ale też długie, powiem wam, są te części. 5 godzin zajmuje około przejścia tej gry. Popisało, powiem wam, przyznam się, na Miasto Gier, na stronie, co nie, Miasto Gier, jest taka strona bardzo, bardzo fajna. 18 godzin, ja w to nie wierzę, nie wiem dlaczego tak napisali, ale co zrobić, co zrobić. Nie wiem dlaczego tak jest. Mi zajęło 5 godzin. 5 godzin i tam kilkanaście minut pewnie. Co jeszcze? Powiem wam, że w tej chwili się żegnamy i widzimy się oczywiście w kolejnej, oczywiście, części. I będzie to oczywiście Czara Ognia. I cóż, cześć!